Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dziś ponownie typ 5-9, ale tym razem za jego sterami prograjek z klanu Pior z trzema odznakami, z trzema gwiazdkami na lufie. No już znacie tego gracza, bo u mnie się pojawiał ze swoimi bitewkami, mianowicie jest to Dean Ambrose. Dean w Plutonie jest z jakimś no-name'em, który ma tylko jedną gwiazdkę i nie umie grać w tę grę. Nasz dzisiejszy Pluton rzuciło na siódemki, na nowej mapie, w miarę nowej mapie bezpieczna przystań, no i te dwa czołgi zdecydowały się pojechać na zielone, coś tam pograć. Zobaczymy, co w tej bitwie wykręci Dean, jakie wyniki potrafi robić, no to widzieliście chociażby w dwóch bitwach na Elhalufie. Jedną na kranie, jedną na czechosłowackim czołgu ciężkim. Jeżeli ktoś z was tych bitew nie widział, odsyłam was do playlisty z pojazdami, znaczy z pojazdami poszczególnych nacji, albo do playlisty po prostu komentarz Deda. Zazwyczaj też jest tak, jak ja pokazuję bitwy ze swojej perspektywy, no to zdarzyło się kilka razy, że Dean gdzieś tam się wyjechał za ostro, coś mu nie poszło. No i zdarza się, nie? No a dzisiaj to Dinu jest właśnie głównym bohaterem, co może zwiastować, że innemu Gamoniowi z tego Plutonu niekoniecznie musi pójść zbyt dobrze, ale pożyjemy, zobaczymy, jest 1-0. Din podjeżdża bliżej. Warto było zwrócić uwagę, że tutaj ma zestaw wyposażenia różowy, taki jak ja na typie 59 Gold, czyli Venta, Staba, Dosył. Tyle, że nie ma nie było widać przynajmniej tutaj, przed startem bitwy, żadnej dyrektywy. Nie wiem, czy tam było zapomniane odnowienie dyrektywy do strażaków, czy Dean wyszedł z założenia, że wywalone ma na to. We wrogim teamie również Pluton dwóch typów 5-9, niewyświecony jeszcze niszczyciel radziecki Su-130PM. No i teraz Dean zaspotował tego EBR-a. Jest 3-2, na razie nasz bohater ma 680 uszkodzeń, 359 asysty. Mamy teraz przestrzał na Panterę M10. Niestety pada Amorak. Wspominałem też o tym, że można się tym czołgiem podpalić. Amorak też, jak to w Chińczykach, czasami nam padnie. Ładny strzał w tą Panterę M10. Dean miał tu troszeczkę lepszą pozycję, ale też tej Pantery M10 niewiele wystawało. Ja też starałem się stamtąd jakoś tą Panterę skończyć. Mamy Su-130PM wyświecone. O! Ta artyleria, która tutaj strzela, to jest pewien powód mojej irytacji później. Przejdę do tego w pewnym momencie. 1227 uszkodzeń zrobionych. 6-3, więc bitwa układa się, wydawać by się mogło, dość dobrze. Miasto wygląda całkiem spoko. Wydaje się, że nasi to miasto cisną, więc ja stwierdziłem, że tutaj razem z Deanem też podjadę i spróbujemy trochę do tych typów 5-9 postrzelać. Dean zebrał od Su-130PM, ja uparłem się, żeby złapać tego wrogiego typa 5-9 na gąsienicy i go doić, więc tak go trzymaliśmy. Udało się teraz go skończyć. Ten strzał, jak patrzyliście po prawej stronie, co ja robiłem, był beznadziejny, bo przyjąłem. No i niestety, no, ja w swoim typie 5-9 nie spodziewałem się, że artyleria mnie skończy. Wcześniej jeszcze chyba oberwałem od Su-130PM i straciłem gąsienicę razem z silnikiem, nie? Więc tak to było. No ale jednego leszcza już nie ma. Zostaje Dinu na połowie hapsów przy bitwie wyrównanej, posiadając 1900 uszkodzeń na swoim koncie. No i wydawać się by mogło, że tu będą po prostu dożynki do domykanie przeciwników, bo przecież miasto miało sporą przewagę, a nagle okazuje się, że nie. Czołgi zaczynają padać, w mieście zostaje już tylko czechosłowacki czołg ciężki z naszej strony, VZ. No i jest tam raczej w poważnych tarapatach. Dean więc musi tutaj starać się pograć i zrobić jeszcze jakieś pestki, o ile będzie to tylko możliwe.
Oczywiście musi mieć świadomość, że gdzieś tam jest ta radziecka broń, jaką jest Su-130PM, która może mu przyfasolić solidnie, a przy odpowiednich losowaniach to nawet odesłać go do garażu. No i niestety artyleria S-51, która ma na swoim koncie dwa fragi, też jest ciągłym zagrożeniem. Pantera wyjeżdża, robi pestkę w Su, nasza artyleria nie trafia, tutaj niestety zabrakło trochę depresji działa. Miasto tam walczy, stara VZ-ta stara się utrzymać jak może, tam jeszcze ten T-28 HTC-ek dojechał, 2300 uszkodzeń, no ale ciągle dwie ósemki przed nami są, właśnie Su-130PM oraz Typ-59, te dwie ósemki są groźne, Typ obija Panterę, Dinu jest tutaj osamotniony praktycznie, bo za chwilę Pantera i tak padnie, więc to jest coś, co... Już nie pierwszy raz u mnie na kanale Dean pokazuje, czyli umiejętność wycofania się, umiejętność oceny, kiedy zostanie na miejscu jest błędem, kiedy trzeba wykorzystać jeszcze to, że mamy możliwość gdzieś wrócić, zająć jakąś lepszą pozycję i przywitać przeciwnika chlebem i solą. No bo teraz przy takiej przewadze HP-kowej, jaką ma wrogi zespół, przy przewadze dwóch maszyn, no to jednak oni powinni cisnąć, zwłaszcza, że zobaczcie, na zielonym jest tylko Dean, a w mieście tylko T28 HTC. Do tego wrogi typ 5-9, no jest na... miał więcej HP-ków. Teraz też warto zwrócić uwagę, że Dino tutaj strzela, korzystając w dużej mierze lub w głównej mierze z amunicji premium, z amunicji podstawowej, bo miał dobre kąty, teraz dopiero przełącza się na pociski premium, więc to nie jest tylko strzelanie spod dwójki, gdzie część osób na YouTubie ciągle ma z tym jakiś problem, mimo że zaraz będzie rok 2022. -13, 4 maszyny w plecy, Dean sam ze swoim wiernym kałachem. W przeciwnym teamie, no widzimy, są jakieś ogryzki, tak jak chociażby ten typ, ale przede wszystkim jest wroga artyleria i ta artyleria jest bardzo dużym zagrożeniem. Dużo szczęścia, że udało się odbić teraz strzał wrogiego typa, no ale też trzeba uważać, bo oczywiście w każdej chwili coś tam z nieba może wpaść. Strzał oddawany bez pełnego skupienia, licząc na jakiegoś farta, na jakieś RNG. Nasza artyleria ciągle żyje. Pytanie tylko, czy ona będzie w stanie coś w ogóle zrobić. Czy po prostu ustawiła się na ostatni strzał i czeka. Jest, podjeżdża typ, popełnia błąd i bardzo, bardzo ładne wykończenie, bardzo ważny strzał. Drugi frag na koncie Dina, jest super Hellcat, który zmarnował teraz strzał, bardzo ładne zachowanie, wyjazd, skrócenie dystansu, staranowanie tego super Hellcata, przybliżenie się tak mocno do tego TDK spowodowało, że no nie był on w stanie odpowiednio nastrzelić, się odbił, dojeżdża teraz Su-130PM i zobaczcie, cofka, kupno sobie czasu. Oczywiście cały czas musimy wiedzieć, że musimy uważać na artylerię, kolejny bardzo ładny strzał. Z hechełka to bodajże było. No i teraz apeczek. I cyk. Wykończenie tego TDK-a. I akurat zobaczcie, jak idealnie ci przeciwnicy wyjeżdżają. Poradził sobie z jednym, przyjechała suka. Poradził sobie z suką, przyjechał tygrys. Czy teraz tygrys nas przebije? Nie, nie przebił. Nie trafił w nas tym tygrysem. To było ważne. Dinu sobie tutaj poradził. Zrobił piątego fraga. 5000 uszkodzeń już ma na koncie, na tym typie. No i teraz, KW-3 wroga. Próbuje gdzieś tam pogonić naszą artylerię. Dobrze byłoby złapać ją gdzieś na granicy rysowania. Czy będzie? Ile ten KW-3 ma HP-ków? Dużo, oj, dużo tutaj jest HP-ków. Czy się uda strzelić? Nie, nie ma tu przestrzału. Też byłem przekonany, że tutaj może coś będzie widoczne, ale na minimapie jak spojrzymy, to teraz widać, że pomiędzy KW-3 a nami tam są jakieś budynki. Więc teraz pytanie, czy jechać po KW-3, czy jechać po Artę? Ja akurat Dinowi tutaj, bo chwilę mnie nie było, nie wiem, byłem tam kawę sobie zrobić czy coś. Akurat Dinowi teraz zaznaczałem na mapie, skąd ja dostałem, ale patrząc
po tym, jak ten S51 gra, że ma trzy fragi i widać, że no, trochę jest kumaty, a nawet może i bardziej, to raczej wątpię, żeby ciągle stał w tym samym miejscu. Oczywiście, mając tyle HP-ków, co my mamy, musimy uważać, bo S51 no, jakimś fartownym strzałem może w nas lutnąć i nas dobić. Teraz jeszcze coś jest w naszej bazie, więc mamy minutę, około 30 sekund na ewentualne znalezienie chwasta i wyrwanie go, żeby nic nam z nieba nie spadło. Tu na razie nic nie widać, nie mamy spota, ale zobaczcie, jaki idealny wyjazd pod to S51. Niestety pociski odłamkowo burzące, no to jest oddzielny temat. Nie wiem, szczerze mówiąc, czemu ten strzał tak wszedł. Wydawać by się mogło, że powinno wejść miło, łatwo i przyjemnie. No i teraz S51 oczywiście nie ma nic do powiedzenia. Dobicie go. 5400 uszkodzeń, specjalista to już jest, ale przed nami KW-3. KW-3, który no jest w stanie zdjąć nas na strzał. My go na strzał na pewno nie zdejmiemy. Mamy problem, bo trzeba oddać kilka strzałów i wierzyć w to, że KW-3 w nas nie trafi lub się ewentualnie odbije. Oczywiście trzeba też go znaleźć. Jeszcze jest całkiem sporo czasu, więc tu się akurat skapowaniem nie należy raczej przejmować, tylko trzeba wyjechać i odnaleźć, gdzie ten delikwent stoi. Zobaczcie, tutaj go nie ma, jest. Postawił się za budynkiem, strzał, też bym strzelał, próbował tutaj trafić z biodra. On też kombinuje całkiem nieźle, bo chce wyciągnąć Dina i właśnie tę bazę skapować. Teraz w pierwszej kolejności wypadałoby właśnie go zdekapować, ale KW-3 popełnił fatalny błąd. Zobaczcie, jak się ustawił. Din nie musi wyjechać w ogóle. Może go sobie teraz doić. Już zjechał dwa strzały. KW-3 zgłupiał. Zgłupiał totalnie, bo ten KW-3 powinien, moi drodzy, ten KW-3 powinien, wykorzystując swoją pulę hapsów, on po prostu powinien wyjechać i skończyć naszego bohatera, przyjąć strzał, a teraz zobaczcie, Dean przytrzymał go na gąsce, oddał strzał, do tego widać, że on chyba nie wie, co się dzieje, teraz oddał strzał i teraz uciekać, idealnie, jeszcze z burzaka tutaj jakiś nieudany strzał, no KW-3 nie ogarnął, piękne wykończenie go, Dean wygrywa tę bitwę, 15-14, piękny wynik indywidualny, super wynik bitewny i zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę ten Dean oczywiście uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego. Zrobił obrońcę, zrobił dużego kolibra oraz specjalistę. Moi drodzy, 7 fragów. Było tutaj dodatkowo 712 asysty i 6523 własne uszkodzenia na 8 tierze. Do tego 7 fragów, na blisko praktycznie tutaj pewnie wszystko robione. No, nie aż wszystko, no ale 1744 powyżej 300 metrów, chociaż to pewnie i tak po swoim spocie. 2040 punktów bazowego expa, przekroczona ta piękna, magiczna bariera 2000 bazowego expa. Ogromna przewaga, tutaj jeszcze TNH coś zrobił, jak Tiger coś zrobił, ja zrobiłem 1,5 klocka, więc bez szału, ale też no nie wywaliłem się za zero, natomiast no nie oszukujmy się. Całą tą bitwę praktycznie za uszy wyciągnął Dino. Ładna gra T29, SU-130 PMX-6. No tam naprawdę od S51 w górę sporo maszyn coś zagrało. 38 strzałów oddanych, 32 trafione, 28 z penetracją, zablokowane przez pancerz 1000 uszkodzeń, 100 punktów dekapa, przejechane ponad 5 km, więc niepisany medal Turoka ronduje na konto Dina również. 266 tysięcy kredytów zarobione na czysto z różnymi bonusami, więc jak widać, typem 5-9 po zmianach można wykręcać konkretne wyniki, jak się złoży kilka rzeczy na to oraz oczywiście jak się ma umiejętności Dina. Więc Dinu, wielkie gratulacje, mam nadzieję, że Wam ta bitewka się podobała, jeżeli tak, to wiecie co robić, sekcja komentarzy należy do Was, zostawcie chociaż jakiś ślad po sobie. Moi drodzy, będę wdzięczny oczywiście za łapki w górę, za subskrypcję z dzwoneczkiem, dziękuję Wam za spędzony czas, moim patronom i wszystkim osobom nieprzewijającym reklam, dziękuję za Wasze wsparcie, my widzimy się w kolejnych materiałach, życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!